285 człowiek w bereciku. Tak, jest żołnierz. Nie mamy snajpera, nie? Mamy. Mamy? Dobra, musimy skrócić dystans, bo mogą mieć jakiś pojazd. Dobra. Teraz tak, dzielimy się. Miłosz bierze... Zbyszek jest snajper. Miłosz bierze gazę 69. Idź... ja idę z Przemkiem, ty weź Prykusia, idź tam w górze po prawej stronie, żeby mieć lepsze pozycje do strzału. Ja idę z nim lewą stroną. Albo nie, ty weź Przemka, bo on ma RPG, prawie, żeby mógł dobrą pozycję do strzału też z tego wyniesienia. Kamil, zauważyłem 5 kontaktów. Przyjąłem. Spróbuj mniej więcej może je na mapie nawet zaznaczyć, czy się da. To co, czołgać się tam do przodu? Tak. Chodzi ci o te przede mną? Tak, te przed nami na zachód prosto. Teraz kurwa, na zachód? Na zachód. Tutaj po prawej mojej teraz? Po no lewej? Kurde, kompas masz. No wiemy, ale no... No to na zachód. Bliżej no zabudowań. Tam jeszcze do przodu? No tam do przodu, no. Dobra, zanim zaczniemy atak, ja z Prygusią będziemy ostrzeliwać kolesi, a wy zdejmujcie wszystkie cele, które wam się zawiną, ale wy rozpoczynacie ten atak, czyli zaczynacie najlepiej od zdjęcia tego pick-upa. Dobra. Albo, a jeszcze lepiej strzelę to samego. Natomiast, no. Dobra, powiedzcie, kiedy będziecie po prostu gotowi. Ty się mówiłeś coś? Tak, poczekaj chwilę. Ale Przemek jest bezużyteczny w tym momencie dla mnie. To Przemek niech się czołga do budynku. Dobra, słyszałeś? No to miłej zabawy. Dobra, czekam na twój sygnał. Przemek ładnie dupką kręci. A z której strony on podejdzie? No już jestem. Centralnie od wschodu. Zaczynamy bez Przemka. Miło stracił koło. Bez Miłosza również zaczynamy. Musimy szybko to wypić, bo z wrogiem tu przechyszą. Dobra, mogę strzelać? Uwaga. Grzejesz. Kontakt 0, 1, 8, 9, 1, 2, 3, 9, przeciwnik, człowiek. Kontakt 0, 1, 8, 6, 1, 2, 3, przeciwnik, człowiek. Kamil, na który slot mam wejść? Dowódca jednej z tych drużyn. No dobra, właśnie. Robota, czyścimy dalej. Kamil, a żeby nie było równo, nie lepiej do nich iść? Dobra, pójdę... Pójdę do nich wspomóc, żeby coś tam... Okej. Na razie ładnie. Jeden uciekał na północ, to go zjem. Nie wiem tylko czemu grać ogólnie 5 na 4 na lew. Bo to rekruci i muszą zginąć. Dobra, Kamil, idę do nich. Dobra. Chłopaki, dołączam do was tutaj. Cíl zničenej! Kurwa, się wystraszyłem. No.
Ci dupę nie, jadłem. Przed wyjściem jadłem. Nie ma za co. Jestem w tartaku. Tak, żyję. Dobra, może dołączyć Zbyszek. Idę. O-o! Jestem pod palbą! Za nami, za nami! Pod lasem, musimy... Jestem pod palbą! Żyjesz, Szpychu? Zbychodbiór. Chyba Zbycha zajebali. Szybko, sprawdzić musimy Zbycha i tych koleżów. Patrz, zapewniliśmy sobie tam wsparcie czołgów i teraz czołgi zaatakują to lotnisko. No i ładnie. Dobra. Ustawcie się jakoś, panowie, żeby nas ktoś nie zaszedł tutaj, tak jak Zbyszka zaszli. Obserwujcie kierunki, a my zobaczymy, co się zaraz stanie z tymi czołgami. Dobra, przejdę trochę do przodu tutaj. Chodźmy na front hangaru, chodźmy na front hangaru. Dobra, idę. Przemo, chodź. I spróbujmy się schować za czymś. Hangar czysty. Ostrzał. Kurwa! Czekajcie, zmienię broń na SWD. Gleba, Gleba. Widzę pojazd opancerzony przed nami. Kierunek 260. 260, tak? Tak. Nie widzę nic tam. Pod hangarem stoi. Kurwa, pod hangarem. Pod budynkiem, pod szopą. Jakiś pojazd, no. Jakiś pojazd. Jesteśmy w hangarze, tym na wprost od bramy. Uważajcie na drogie kontakty ewentualnie, by gdzieś były. To stoi samochód, słychać teraz? Czołgi. No nie pierdol, że jadą do nas. Nie, jadą dalej atakować lotnisko. Tak, i to mocne czołgi są. Wykonaliśmy zadanie. Kurwa, zajebiście. My właśnie wychodzimy już z hangaru. Seren został zdobyty, wycofujemy się do Helgi. Przyjąłem. Strzały. Na górę. 180 kontakty. Widzę. Dobra, jakie kontakty? Powtórz. Poprawka, gdzieś ze wschodu walą do naszych czołgów. Dobra, w takim razie idziemy w kierunku strzału. Spróbujemy zobaczyć, gdzie się tam wieje. Szybko biegniemy na kierunek 190 zabudowań. My jesteśmy po drugiej stronie lotniska odbiór. Dobra, to idźcie swoją stroną po prostu. Ustawcie źródło strzału. Dobra. Dobiegamy. Dobra, Przemo pierwszy. Ja drugi, Prykuś trzeci. Przemo, dajesz.
Czyścisz. Czyścisz. Lewą. Mhm. Idę środkiem, Przemek prawo. Nasza trójka spróbuje dostać się do wieży kontroli lotów i stamtąd ich zaobserwować. Kontakt. Gdzie? Próg? Gdzieś od północnego. Na to? Mamy rannego, Polak. Dwóch Polaków. Tu wróg musi gdzieś wieść blisko, bo dwóch naszych zarwało. Sprawdzić, skąd dobiegały strzały, czy podążać w kierunku, z którego ostrzelano naszych panterniaków. A te strzały z broni automatycznej przed chwilą to po prostu prykuś dwa friendly kille zrobił na naszych sojusznikach. Ja jebę. Przyjąłem. Dobra robota. Co? Dlaczego zabiłeś naszych ludzi i otworzyłeś ogień bez pozwolenia? To był impuls. No, to zostanie odnotowane. Jakieś jednostki dopiero co opuściły strefę działań. Zostaje zadanie dodatkowe, prykuś. Sprowadź Helkę i wyląduj przy wieży kontroli lotu. Dobra, lecę. Damy? Dostajemy strzał. Uwaga, granat. Datmer. Jesteś w stanie ustalić region? Miłosz? Miłosz, odbiór. Miłosz, zero. Sprawdź, czy żyje. I podaj swój kwadrant. Podaj swój kwadrant. Oznacz się najpierw. Lecieć tam helką, czy zbyt niebezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie, żeby się przyleciał. Ląduj tym, szybko. Jaki piękny strzał mi wyszedł. Obawiam się, że nie tobie. No jak to nie? Trafiłem go i upadł. Dobra, jest Przemek, jest Bysiaro. Jest Prykuś? Jest. Dobra, lecimy do kolejnego punktu i spróbujemy od południa zaatakować Stary Sobor. Chociaż... Górka na północy jest o wiele fajniejsza i szybsza do zajęcia, także... To znaczy, poczekajcie na ten nowy punkt. Dobra. Wsiadamy i działamy dalej. Dynamicznie.
znowu siedzę z tyłu. Niestety miło zaberwał. Co, tego wieśniaka? No, najprawdopodobniej. O, o! Musimy stąd spierdalać szybko, bo to strzela. Możesz mnie wysadzić i lecieć dalej. Nie, wszyscy tak wyjdziemy. Dobra, to ja lecę na górkę od razu. Co to jest ten bank jest? Gra fajna, ale bez jaj. Jakieś BMPG i ludzie są na południe. Na drodze na południe. Jacyś wieśniacy z bronią biegają po mieście. Musimy ich przyjąć za wrogów. Kontakt. Może to nie do nas. Kontakt 200 przy BMW-ku. Poczekajcie, to chyba są randomy. Znaczy ci, a nie jestem pewny. Nie, to jest AI są. Nie wiemy, co to dokładnie jest. No, ten pojazd wygląda jak amerykański BRDM podrobiony. Nie widzę mu ludzi dokładnie. Mamy kontakt blisko pod naszym wzgórzem. Na południe. Kurwa, to za stężenie. Chuja. Nie stawadzicie, sadzić. BMP. Ponioł. Do kogo walą ci goście z tego, przy tym BRD-nie? Za chwilę się przekonamy. Na razie wstrzymany ogień. Wstrzymany ogień. Taroj. Mierzenie w направлении Stary Sabor. Coś pis... A ty spierdolą z RPG-a. Tak. Mam nieodparte wrażenie, że randomy, znaczy rekruci są gdzieś pobliżu. Tak, coś tam płonie. Nie wiem co to jest. Rynek? Już ci mówię, na 160. Jacyś jacyś rebelianci w mieście biegają. No i obserwujemy kino na razie, tak? Na razie obserwujemy kino, nie raszujemy, robimy dobre zwiady. To co się pali wygląda na transporter, taki miłoszowy M110. To jest tak jakby rekruci nim przyjechali i dostali pierdol. Wsie, движение w направлении Nowy Sabor. Понял. Myślisz? No jest to prawdopodobne, ale problem jest w tym, że on wygląda na amerykański, ale ten BRDM, to też jest amerykański, chyba BRDM. Musimy to miejscowo zdobyć, tak czy inaczej, i zakończyć tą zabawę. Ale mamy bardzo dużo kontaktów, a jest nas bardzo mało. No, to jest ten minus. I to poczekamy, aż wybiją się rekruci na tej miejscowości. No ja szczerze mówiąc, to poczekałbym na ich ruch. No to jest akurat dobry pomysł, tym bardziej, że lotnisko już zdobyliśmy wcześniej, tak? No, jakieś kontakty? O? Prekuj chyba z twojej strony kontakty jakieś? Kierunek? Słyszę jakieś strzały, ale nie widzę skąd. Wydaje mi się, że właśnie tam gdzieś od Prykusia strony. Tak, są strzały. Spróbuję tam bliżej Prykusia się znaleźć, może tutaj zobaczę. Tak? Dobra. Przemku, słyszysz silnik? Nie. Tracery lecą, musicie widzieć. Tracery widzę, ale nie wiem skąd. Ani dokąd.
A nie, dokąd już wiadomo. To ty jedziesz czymś? Nie, zbliżam się po prostu po... Zdesantuj się na pozycji Hellcat. O kurwa. Co to za strzały, Zbychu? Zdesantuj się przy Helce. To już blisko było. To już było blisko, tak. Jakiś czołg przyjechał. O, jaki to jest czołg? Chuj wie jaki. Nie wiem, kurwa. No to... No, tracery latały. Strzelają się w mieście. Mhm. Kilka czołgów. W magazynie gdzieś przelatują pociski. Widzę. Na drodze są. Północna droga. Dobra, my obserwujemy tylko. No nic, nie engage'ujemy, tak? Na razie. Strzelasz, Zbyszek? Negatywnie. Dobra, zobaczę co jest. Jacyś czołgiści w hełmofonach. Jesteśmy na wzgórzu, Miłosz. Przyjęła. Możliwe, że to jest Zbyszek nasze wsparcie, te, które zdobyliśmy. Kontakt 06-08-07-2. Protivník neznámý. Dobra, uzbrojeni wieśniacy to jest akurat 100% pozytyw enemy, tak? Widzę ich, ale się wstrzymujemy na razie od strzału. Zobaczymy, co stanie. Ojoj. O Jezu, nie mój. Jestem widzę. Jak czołg rozstrzeliwuje biednego wieśniaka z bronią. No. Zbyszek, to są nasze czołgi, te z lotniska. Dwa przeżyły, jeden zarwał i po prostu to jest zestaw dwóch czołgów i czołgistów, którzy czyszczą wioskę. Udało się. Kurwa, to co ci rekruci robią? Kto was zaatakował? Nie wiem, ale zachodnie broń. Tak, ale... To, rekruci. Nie, prawdopodobnie. Rzuciłem tam dym. Mniej. Prawdopodobnie pojedynczy. Uważajcie, bo to są chyba rekruci. Byłem pod ostrzałem, ale mnie nie trafili. W kierunku tego dymu, w tamtym kierunku muszą być rekruci. To, że będzie to iść po lewo i ten magazyn obejrzeć. Moja drużyna obserwuje wiochę właśnie z tej małej budki transformatorowej, czy jak to się zwie. Aha. Jedzie z ludźmi od strony magazynu. Przyjąłem, bo na razie tutaj zostanę i będę obserwował tą bliższą stronę trochę. Tak, utrzymaj swoją stronę ze swoimi ludźmi. Przyjąłem. Te czołgi to za nas całą robotę tu zrobią. No to źle. Prawda, jeden zarwał, ale wcześniej, na lotnisku jeszcze, ale dwa żyją. Oho. To dobra, koniec. Jak to koniec? Mówi. Damy dalej, idziemy. Nie koniec, bo musimy odbić z ich rąk, tak? Tak? Bo ja w połowie i nic nie wiem, a więc co? Ja pierdolę. Pogamy się. Zapisałeś na naszym. Ej, może jakaś tam jest napięta, ale... Może tam jest jakaś napięta atmosfera między rekrutami a Bimatem? Jakoś mi to koło dupy na
No musimy się dostać do miejscowości i dobić resztę, tak? Idziemy. Widzę kontakty na 130, prawdopodobnie jakaś piechota. Mogę określić rację. Mhm. Kurwa. Jeżeli potwierdzisz, że to jest wróg, możecie otworzyć ogon. A my idziemy w stronę magazynu, dawaj. Idziemy, chodźmy. Idziemy, idziemy. Ej, dlaczego mi to pisze? Proszę was, nie pierdolcie. Idziemy, idziemy. Obawiam się, że... że przeciwnicy nie są zbyt zadowoleni. Podejdziemy najpierw do naszych czołgów tutaj. Wchodzimy do wioski od północy. Miłosz, czyść miasto ze swoim oddziałem od tamtej strony, z której przyszliśmy, czyli od strony góry. Przejąłem to, to robię. Bliżenie to... Ilu nas to jest? Raz, dwa, trzy... O. A, to chyba Miłosz oddział. Uwaga, to mógł być strzał snajperski jakiś wrogi. Idziemy panowie za mną. Uważajcie na otwarte przestrzenie na kierunku od 140 do 180, bo mogą być... A, wrogowie, ale chyba już nie żyją. Idziemy. Słuchajcie, no chcą skończyć... Aha, jeszcze jest jakiś skurwiel. Mam jednego. Dobrze było go widać. Jakiś AI chyba wrogi. Na to. Nie, na to. O! Aha. Jednak nie AI. Ogień otwarty. Prygus i przemoc dostali. O kurwa! Granatami rzuca w nas coś. Prawdę tutaj. Zbysiu, potrzebujemy twojego wsparcia. Nic nie widzę. To jakieś gałęzie tylko. Wycofam się i obejdę tą wielką stodołę. Dobra, już podchodzę.
Wchodzi do środka, do środka. Z której strony? Od dziury. Co ma kurwa znaczy od dziury? Twoja strona czy nie? Tak. Południowy wschód. Idu! W lewo i w lewo. Prawo i prawo. Prykusz. Ja pierdolę, dlaczego nic nie mówisz, jak na radiu gadają, że kurwa ktoś wchodzi? Ale prawie ci łeb odjebałem, stary. To wy żyjecie we dwóch jednak? Prykusz żyje. Przynajmniej go nie strzeliłem, kurwa. Może by tam jeszcze ktoś biega, to chyba przeżył. Czemu statut? No jest tu, tu jest tu cała moja drużyna, ale kurwa mać. Ktoś tu nas granatami obrzucił. No niech nas wspomogą tutaj wyczyścić to gówno. Sprawdzamy też stodołę. Tą długą stodołę ja już wyczyściłem. Strzelacie do czerwonego budynku? Ktoś biegnie na 330. Nie wiem, czy to Zbychu, czy jakiś natowiec. Jeden natowiec właśnie z czerwonego budynku mnie zdjął. Przystój, mieli strojcy. Przed chwilą mnie czołgista minął. Widzę kogoś w czerwonym. Kierunek! Czerwony budynek wychodził przed tą dziurę. Ostrzeliwuję. Ładuję. Pilnuj tej drzwi, Prykuś. Nie pozwól nikomu wejść. Przyjąłem. Właśnie z tego czerwonego budynku mnie jeden zastrzelił. Ładuję. Będzie wyczyścić po ten budynek i tyle. Gdzie? Bliżynie to za 100 metrów od nas. Nakaż właśnie, nakaż może to AI-o. Przystój, wiernij stroj. Spróbuję wejść i sprawdzić ten budynek jeszcze raz. Ktoś tam się leczy. Mam nadzieję, że to nie był żaden mój, bo kurwa bym się wkurzył. Raczej nie, miał mundur bardziej wrogi. Przyjąłem. Bardziej wrogi. Przystój, wiernij stroj. Schodzę na dół. Podchodzę tam. Ciskaj. Tak,
to był wróg, ale to był AI-owy wróg. Przyjąłem, tutaj też leży właśnie AI. Sprawdzamy resztę miasta i kończymy grę. Przyjąłem. Ja wam powiem, co się stało teraz. Dobra, a powiem to ten. Zabiłem Przema chyba, nie wiem kto to był. Tak, jak w ogóle Przema zacząłem go stabilizować. Zamiast go jeszcze dobić, dobiłem Przema. I cały oddział wasz chyba tam obok tej szopy, i ktoś w szopie był, ja później gdzieś przebiegł i go zabiłem też. Nie wiem, czy kto to był. No ja byłem z wami. Nie no, czerwony berecik biegnął. Po której stronie? Dwa czerwone bereciki zabiłem. Aha. No, już dawno była kapitulacja. Dobra, kapitulacja. Wrogowie skapitulowali i wychodzę z serwera. Przyjąłem, dobra robota. Kamil? Powiem ci tak, nie miałem żadnych friendly killów. No to jak to? Mogę cię zastrzelić? Nie wiem, miałem 4 kilo, normalnie żadnego friendly killa. Nie masz nic na liście, że zabiłeś swoich? Nie. Hazwer, ja nie wiem czy to się da tak zrobić, czy coś. Bardzo dziwne. Tylko, że... jak to... Tylko, że oni byli skuteczni na lotnisku, nie? Wykuśmy jak widać na statystyki. Jak mogliśmy was pięknie ściągnąć, tylko Tomek nie wiem, czy co on zrobił źle. Nie wiem co on zrobił, bo my weszliśmy na to lotnisko, no nie? No. I my tak podchodzimy i tam patrzymy na jakiś śmigłowiec, a to by miał Stingera. I tak mówię, kurde szybko, celuj w niego, a to by tak kurde ten, celuje, nie powiedział, że się nie może odpalić. No to tu mówi się trudno, ten tam śmigłowiec wylądował, podchodzimy, patrzymy, startuje, no to no szybko, kurde, teraz go strącę teraz, a on kurde bierze tak tego Stingera, odpala i nie wiem, on sobie jakoś nie wiem, czy gdzie jaką sobie stało, że ta rakieta jakoś w nas poleciała. Kurwa, mieliśmy dwie okazje takie fajne, ale zjebać.